Ale bo zaraz podaję sobie. Dziękuję za zadanie. Widzę, tak? No. Tak, to się potoczyło i spodziewanie, ale w ukryciu powiem, że się trzymał. Pozdrawiam teraz. Ile fajny. Nadchodził dobrze. Ja nie chodziłem się nie chwalić, chociaż mam jak ktoś pilnował, czy z Brukseli, czy coś, to ja mam prawie wszędzie pochwały. I z środków na promocję aż 18% unijnego budżetu my bierzemy, bo tam nie ma kopartek krajowej. Czyli po prostu w każdym obszarze, czy konferencje jedne, czy drugie, bezbłędnie. Ja nawet dostać do tych różnie, w tym zielonym sztandarze jest to wypisane, to w tym świątecznym. Różnego typu, za przyjazny urząd, za przyjazny zarządzania, za przyjazny dla gminy. Dobra, ale co trąbnęło Marka, że cię jednego dnia PEPS? To jest sprawa w Białymstoku? Nie, no słuchaj, Białymstoku, to ja mu kryję, kurde, to po prostu z siebie punktuje wytańca. To o czym chodzi, że ci tam gdzie wymieniają Władysław Teł? To ja wiem, wymieniają, ale to wiesz, to tam on dobrze wie, że pół milimetra tam nie wymieniłem i wszystko jest dobrze. Są też dwie rzeczy, aczkolwiek już robił to w ukryciu, w wielkim ukryciu robił, bo nikt nie wiedział, w tajemnicy, śmietanko i szczykotowicz. Czyli wiesz, śmietanko, bo po prostu on co chwilę wymyślał jakieś pomysły. Ale powiedz mi, co ci bierze wpływ Andrzeja? Co to kurwa jest? No, to jest... Zagadka? Może nie zagadkę, ale po prostu oni są tam po zaprzyjaźnieni towarzysko, myślę, że jakieś metrowo i w każdym innym obszarze, także razem imprezują tak, i w różny sposób. To raz. On ten elewar traktuje jako swoją spółkę. Ale on jest tylko wiceprezesem. Bo im wygodniej. A faktycznie on kręci tym mecenasem, tak? Mecenas to jest słup. Był taki artykuł, to ci mogę przynieść. To może go mam sobą. To, że mecenas to jest słup. Ja nie chciałem się na to zgodzić. Wymusili to na mnie z ministrem, że on ustępuje z prezesa, bo ja wolę, żeby on był prezesem, a nie słupem. A w ten sposób to ten słup wszystko mu firmuje. A to, co Andrzej lubi, za nic on sam nie odpowiada. Wiesz, on co nie może wnioskować. On zawnioskował mu wynagrodzenie 5 tysięcy miesięcznie. Ja mu tego nie mogłem podpisać, a ten słup nie podpisał. Czy ja nad nim nie mogłem podpisać? Jak ja się dowiedziałem, to spowodowałem, że do 30 mu tam to obniżył. Ale to było już ten, wiesz, bo to na rynku wszystko. No kurde, no nie tak, bo no, to nie tylko to wpisał. Sobie wpisał, wiesz, na przykład, że nie 1% ludzi od zysku, tylko 3 będzie miał. Albo teraz to uważam, 10 powinien mieć. W ogóle źle pijał do tam jeśli 7 milionów na koncie, że to w ogóle wszystko to już teraz to już jest jego. I on to powiedzmy no, w sposób taki bardzo różny, to próbuje, że eksploatuje. Ale już ja tam całkowicie na przeszkodzie nie stałem tego, tylko po prostu jak chciał na przykład jesienią. Okej. Od tego artykułu, że jest słup. A chcę to tylko powiedzieć, że jest słup. No, skąd to? Z Farmera? Tak. No, swoja branża. To słowo, a większe masz szczęście niż... To jakiś czas temu było, ale akurat mi się wzięło plik, co te trzeci wziąłem. Ale skoro się interesujesz i ten, to ci mówię. Natomiast drugi. Tak. A to jest taka zielona. Ale zwykła. Bardzo dobrze. Ale to jest o Maksymiuchu, nie? Nie, spokojnie. Agencja ochronnego, tak. Mięso z łupy? Jak mięso z łupy? Byli nimi bezdomni z dworca kolejowego w Krakowie. Transakcja zrobiona w oparciu o nich. Mięso pozostało w kraju. Wiesz to? Elewa, tak. No to oni też to samo mają na łupie, co Maksymiuk i Zdunowski?
Masz, ale słup jest słupem. Ale mięso pozostało w kraju, o to mi chodzi, nie? Bo on pokazuje, że taki typ sprawy. Tu rozumiem, jest, dobra. Tu masz, rozumiesz? Musiał sam. To zrób sobie kopię, jak chcesz. Już zawsze. Ale to mówię. A, rozumiem, że. Chodziło o typ słupa, wiesz, że słup tu był, tu słup jest. Oni to wymyślili jako słupa. A, nie chodzi o mięso, ale o słup. Bo tak. To jest odniesienie do Maksymuta, tak. Zdrunowskiego. Tak, tak jest. To jest, kto to pisał? Ten? Tłuszczok. Nie. Nie wiem. On by się odważył? Tak. No tak, on jest naczelnym teraz, farmera. No, on wszystko wie. Jak on się nazywa? Iwanicki. Co? Iwanicki? No przecież twój rzecznik. Był, tak, zgadza się. Czas płynie, pogoda się zmienia. Dobra, a zobacz ten artykuł. Zostawiam się układ Barasza. No czy ten układ Barasza? Gdzieś słyszałem o tym artykule, tak. Powiem ci więcej zaraz. Jak możesz to tam, bo jak już kopiował, to możesz i ten skopiować. To i to skopiować, no ale to ci to ja ci powiem, tu jest więcej. No. Mnie odsunęły te dwie osoby, ale Sadicki jest, one mają duży wpływ na Sadickiego, też czego zrobić też. Zaraz ci powiem więcej. I teraz pełni obowiązki na przykład nie dany nie zastępcy Zwolakowi, co jest prawnikiem, co jest z rokiem podobnym związany, z ZMW i uczciwy facet i ten. Tylko Łuszczewskiemu, co ma tylko średnie wykształcenie. Co po prostu, ale to o to chodzi. Co jest z SK, od Barasza i z SKL. I on tak jak tutaj pisze. Mierniczuk, tam Kabaciński. No tam, że to wszyscy ci teraz zawodzą. Wojtyła. Ci rządzą, to tak. Ci... Niewiarowski, Sile, Zakurski, no, pośredni. No tak właśnie. Krzysiek Obsiuta. Więc oni tak jako swój folwark. Czyli tam Mierniczuk taki, który to teraz gabinet mu szykują. Ministerstwie? Nie. W Agencji. Bo Mierniczuk, no bo wiesz, on jest czołowy doradca Łuszczewskiego. Ja pierdolę. Taki wujciak Michał, co nie wiem. No wiem, który starzy sami ten. Taki dziadek. Dariusz Rodę. Partolił mi. Rodę to on przy Krusie, jak ja byłem w Krusie, to on tam po partolił nieźle. Ale to na inną okazję. Taki wujczak, co jak musiał odsunąć no, wiem, to teraz znowu głosował na dyrektora. Czyli on całą partię od razu pierwszego dnia, chociaż formalnie według ustawy, to żebyś wiedział, że to jest nie całkiem legalnie PO. Dlatego, że w ustawie nie przewidziano czegoś takiego jak PO i premier właściwie powinien ogłosić najpierw konkurs, a potem dopiero to robić. Trzeba zmienić przepis. Nawet na pan sześć, drugi jak drugi. To jest takie trochę na to będzie trwać dłużej. Oni będą się śpieszyć z konkursem. Dlatego, że wygodnie jest dla Śmietanki, wygodnie jest dla tej bandy, tutaj dla tej grupy, żeby oni rządzili. To on natychmiast wyszli. I to ostatniego dnia roku wręcz praktycznie. Ostatniego roboczego dnia. No uniemożliwił ci nawet nagrodę roczną. Ale w ogóle to już pan sześć na nagrodę roczną. W ogóle po prostu od trzech, za pierwszy rok jaki to mi wieku dostałem, a potem to nie. Teraz też ja nie będę go na wiesz. Bo teraz od nas odprawa jest taka, że odprawa to on decyduje. On czy tam ten prezes, dobra, to nie chcę, cholera, to nie było też. Zachował się jak, bo ja bym w lipcu, w listopadzie poszedłem i mówię, że tam współpracownicy różnie mówią o przemeblowaniu, przewietrzaniu, czy jak ma tutaj minister jakiś inny pomysł. To Marka tak mówiłeś? Ja powiedziałem, bo takiego współpracownicy tak się przybywa. Dobrze, ale byłeś z Markiem na pan czy per ty? Na ty byłem. Jak przy innych to mówiłem na pan, no ale jak bezpośrednio, no to mówiłem na ty. Mówię, że jak coś, to ja mogę złożyć rezygnację. No. Bo ja jestem ambitny, ja chcę, żeby dobrze robić, ale nigdy się nie chce się upierać, że mam być. On mówi, nie słuchaj plotek, pracuj, jak coś, to będziemy rozmawiać. Na tej zasadzie, no to dobra, no to ja plotek nie słucham. Wychodziło mi wszystkie rzeczy. Między świętami zaproszenie, czy ostatniego dnia praktycznie starego roku, roboczego dnia, zaproszenie, że mam być u ministra. Ale Łuszczewski niby też nie ma, ale on pyta mnie, czy idzie razem. Nie, on pojedzie wcześniej. No, czy wiedział? Wiedział dużo wcześniej, bo przed świętami na przykład ja przygotowałem podział nagród rocznych, ale ja nie mam tam tajemnic, więc zastępcy coś mówią, no tutaj jakaś pula niewielka, ale taka mała, ale zaoszczędzona jest.
że propozycje na pracowników takie, no dla dyrektorów, no to tutaj bym skupiował z wami. No to tu w zasadzie nie mają uwag, ale po świętach byśmy to zrobili. No dobra, no, jak nie ma uwag w zasadzie do tego propozycji, ale byśmy to zrobili po świętach, to niech będzie. No po świętach, no właściwie tego dnia, to nie jutro to zrobimy. A on wiedział wszystko, nie? Jutro znane nie po południu. Ponieważ ja nie miałem takiego interesu, żeby forsować, przecież sam mogłem to pisać, bez nie potrzebuję tam tego. No a w południe, gdy dał ten odwołanie, no to on skorygował i właśnie tych baraszowców wszystkich, wiesz, w górę od razu i awanse tego samego dnia praktycznie. Przemeblowanie totalne, wiceprezes, czyli tam zmieniają pokoje, dyrektorzy robią dla Kabacińskiego, to jest albo pijaczyna, albo chory, po prostu w ogóle taki istniejący. I też się nie przeoceni. Gabinet dla niego, może będzie dyrektor gabinetu, Mielniczuk, kolejny, to tam dyrektorzy, wiceprezesi mogą się przenieść dalej. Gdzieś. Bez sensu. Do mnie nie ma żadnych zarzutów, nie może być. Jeśli byś usłyszał, proszę cię, jeśli byś gdzieś słyszał, że jest zarzut, daj szansę, żebym powiedziany jak. No tak zastanawiam się, co legło u podstaw w takim razie? Decyzję Marka. Czy tylko Sawicki, tylko ten... Nie legła też powiem, nie legła, co więcej. Rywalizacja o pieniądze. A powiedzmy, na ile tam będzie rola Sikory za te fundusze promocyjne? Nie legła, żeby było chociaż cień troski o rolnictwo, o funkcjonowanie. Wiem, to, w skali Unii ja miałem, jak to mogę pokazać, publicznie, jak mi dziękowali tutaj za kooperację, gdzie się na sali wszystkie kraje, po prostu, a oni wymieniają jako wzór prowadzonych dobrych działań. Imiennie, połowę dyrekcji z tej bliżej Agry, ten dyrektor Borczak, co ma i rynki rolne, i płatności bezpośrednie, i promocje, to kurde, czy taka od audytu, czy ten zastępca generalnego Niemiec, bo jak jeździłem, byłem aktywny, mnie zapraszali do tego, to ja się naprawdę coś zrobiłem dla Polski. Ale pan 6. Tak samo w kraju, kurde, wszystkie audyty bym ci pokazał, wiesz jakie mam audyty? Nie wyznacza się terminu na odwinięcie nieprawidłowości, bo żadnych nieprawidłowości nie ma. Takie mam audyty, rozumiesz, z tego. Z komisji. Natomiast co? Latem pojawiają się takie sygnały. Najpierw w przypadku Elewaru, jak po ten ciągle cisnął, chociaż miał duże wynagrodzenie, żeby zwiększyć. Ja nie bardzo chciałem i dobrze, bo mnie ten mit czy coś innego mnie utopili. Tak to wszystkie decyzje dotyczące zarządu były przede mną. Albo po mnie, albo przede mną. Ja najwyżej nie zmieniłem, ale nic tam nie kombinowałem. On wymyślił, że on odejdzie z tego prezesa, bo tu go ustawa kominowa hamuje. Chociaż ją po prostu też nie całkiem nie przestrzegano w tym wypadku, bo on miał 9 średnich w sumie. 9 średnich i plus udział w zysku, uważam, że to mało. I nieograniczono ilość kosztów, jakie sobie chcesz. Od Honolulu po wszystkie wyjazdy, cały świat, co chcesz, nie wiadomo co. Wszystko. Nieograniczona liczba. Jak coś, które fakturuje jako usługi, wiesz, prawnicze, czy coś, tam są takie podpięte kilka, jeszcze jest Zamość Podległe i zakłady te, i Łodzi Atlas, czyli dowolna ilość. Ale dobra, to tam ja się takim upierdliwym nie byłem. Wymyślił, że on sobie wynagrodzenie praktycznie podwoił. I to było w tajemnicy przede mną. Więc jak ja usłyszałem to gdzieś szybko, to wymusiłem jednak skorygowanie do, i tylko chyba za grudzień, jeszcze poprzedniego roku. Tomaszewski na jaką masz 10? Tomaszewski ma mniej. On ma 50. Natomiast Tomaszewski ma mniej, bo Tomaszewski się zbierali, że ustawa pominała. Po drugie, Tomaszewski... Czy zastępcy mogą mieć więcej niż szef, bo nie mają... On... zastępców komin nie obejmuje? Tak. On nie jest w zarządzie teraz, bo on się zrobił dyrektor generalny. Czyli on nie ma limitu. Czyli jemu teraz wynagrodzenie nie ja wyznaczam, tylko Tomaszewski. A Tomaszewski mu wyznaczy każdy, jakie chce. Rozumiesz? Ale ci to powiem. No to był jeden, no to jakoś przewolał, że to nie ten, no jakoś zapomniał, no ale nie był zadowolony, bo do końca 7% zysku zmienił z 1 na 3% zysku. To potem wyszła sprawa, wymyślił latem tego poprzedniego roku w Mołdowie. Spółkę, gdzie w Mołdawie tworzył i tam przy ileś milionów przełowy transferował. Byłem na tym spotkaniu w Poznaniu z miejscem z Mołdowii. Ale to byłeś, ale to nie było tej samej kwestii utworzenia spółki. Tam była, no to byliśmy razem. To było, tak, a tam to może tak, się zdało się. Albo ja byłem, mam moment, że mnie tam za dużo nie było,
Kąd wyjść tu spółkę twórczy element. Ja mówię, tu składasz koncepcję prywatyzacji Elewarru, tu komplikacje struktur. Na spółkę za granicą trzeba mieć jakieś przemyślane działanie, jakieś dokumenty, co będzie robić, jaki będzie zysk, jaki ten, no bo po co mam tworzyć spółkę? No bo będzie zboże kupować. Kurde, kupno zboże na państwowe pieniądze, spółka wyposażona po to, żeby zboże trwać do kraju, nie bardzo pasuje. Zróbmy jakiś taki sensowniejszy. I zrobię tą spółkę, czy nie? Poczekaj. Więc spółka wymagała zgody walnego, czyli mojej zgody. I ja mówię, że no bym... No ty byłeś walnym jako prezes agencji. Tak, do elewacji. Więc ja mówię, zgodę nie za bardzo na to, czy trzeba byłoby dobrze mieć to przemyślane, uzasadnione. On wymyślił to w takim razie, skoro ja tak się nie śpieszę z tą zgodą i on nawet nie chciał jakiegoś koncepcji tego działania. Zaraz się będę czuł chciał. To on wymyślił, że będzie drogą Artrans w Łodzi, czy będzie to spółka wnuczka. Czyli Artrans w Łodzi, podległa jego spółka, utworzy, przerzuci tam 3 miliony na przykład do tego, do Mołdawii i tam utworzy spółkę. No, wtedy zgoda ode mnie walnego nie jest potrzebna, ale tam się dopatrzył prawnik ode mnie, że jednak mimo wszystko jest potrzebna zgoda, w takim statucie trzeba by zmieniać coś. No to zmiana statutu jednak go mnie znowu by trafiła. A poza tym no, ja zamieniłem dwa zdania z Łuszczewskim, który jest w tej radzie. Natomiast aż 7 osób jest w tej radzie. Elewarru? A transu w Łodzi. Który ma tylko zresztą 12 pracowników. Ile tam w tej radzie mają dietę? 3000. Albo i więcej, bo jest terapii już nad nim, jeśli chodzi o Artrans. I po prostu wziął też tak, jak się potem dowiedziałem, Rada Nadzorcza Elewarru, czyli Łuszczewski, Groszek i tam jeszcze Śmietanko, Szczygutowicz, i tam jeszcze znajomi od niego są, tam sąsiad kosztował tam wziął. Do tej rady on taki pobrał. W tajemnicy pojechali do Mołdawii, tam była Rada Nadzorcza, utworzyli przedstawicielstwo. No przedstawicielstwo mogło utworzyć, pracownika zatrudnili, tak jakiegoś tam. Natomiast nie samego kapitału nie wytransferowali. Ja już rozmawiałem z tą prezes z Łodzi i mówiłem, że powinna mieć jakieś dokumenty trochę lepsze na wyskaw za granicę kilka milionów, to ja się nie śpieszę. No tak. Więc ja powiedziałem, że ja takie zgody na Elewarru nie daję, ona jak chce, niech sobie działa. Nie utworzyli tej spółki, potem się za miesiąc wygadał w Śmietanko, jaki interes popsuł. Bo on chciał te kilka milionów, żeby ta spółka mu dalej powstała i natychmiast przeniosła do innej spółki, jako wkład 20% w spółce, gdzie byłby polski cukier, tam Polmot i jeszcze ktoś. I on miałby... Polmot Holding, tak. I on by miał tylko 20%. No wiesz, no to już kompletnie tracisz kontrolę i mu o to chodzi, żeby poszły pieniądze. I tak, wiesz, nikt nie zrobi, to by wydawało, że nie chciał, to nic nie zrobi, bo spółka będzie. No, więc tutaj ja mu to rozradzałem, no potem to wróciło, że popsułem imprezę, bo chciałem. Teraz byliśmy gotowi, że będzie budował biurowiec w Śródmieściu Warszawy. 1000 metrów za 10 milionów. I że no, żeby ten, no to może jeszcze jakiś silos wybuduje na zachodniej. Elewarr po co biurowiec? Strategia rozwoju spółki Elewarr, grudzień 2011 i na stronie zobacz. Mam zakup własnej siedziby spółki. I tu masz gdzieś potem 10 milionów złotych. O Jezus Maria. Jest to te, wyniesie 10 milionów złotych. No. Karolina, jestem w biurze już. Tak, dziękuję ci. I jemu potrzebny jest może góra 300 metrów narki, to jest niepotrzebne. Proszę jeden, co będzie wymagał, będzie miał przychód i rozumiesz, i jest pomysł. Ale tu jest ważna rzecz, że on był od razu na tą budowę tego siedziby i na budowę własnej siedziby. Plus, wiesz, ci powiem. Ja się to pisałem. To jest duże, ja ci dam tą wybraną stronę. No tak, wybraną stronę. To nie może to odejść. Nie, no co? Nie ma co? Nie, to tak, tam gdzie strategia. Umowa dobra. No to ten dwie. Paga! To wystarczy te dwie strony. Magda! 20 groszy mi uciekło. Marek, jeszcze nie mogę gadać. Podbij mi to. Dwa razy mi podbij, dobra? Okej.
I rozumiesz, sama siedziba to nic, bo on jeszcze by dał jakiś tam mały elewator gdzieś tam taki, wiesz, do 15 tysięcy ton na wodzie Polski nie budował, ale wszystko musi być jeden generalny plan, który wszystko zna. Czytaj, on to nie powiedział wyraźnie, ale są też pochodzi o Polmot, albo którą spółkę Polmotu, bo Polmot ma wiesz, wielką strukturę. Mam Polmot, strukturę Polmotu jest taka. Więc widzisz, więc sama ta kreolizacja. Sprawa jest taka, że on sam buduje w tej chwili dom. On buduje, Kluza jego sąsiad buduje, wiceprezes Zaringo obok siebie budują domy, tam trzy domy. Taki Gołąb, bardzo ważna osoba w tym układzie, też buduje dom tam nad Zalewem Zegrzyńskim. I wiesz, i jest potrzebny generalny wykonawca. Te domy buduje spółka Zalewczyka, pewnie? No nie wiem, bo ja tam nie byłem przecież, ale... Jak ona się nazywa? Polmot Development, Serbia, Chorwacja, Generalna. Oni mają różne. I tutaj na Budawie to też chcieli go wziąć. Rozumiesz, czyli wytransferować tam i potem wnoszą dalej i po prostu i już możemy się budować. To ci przykładowo podaję, jakie pomysły były, co im nie średnio pasowały, ale ja nigdy nie mówiłem, on jak poszedł, to uzgodnione z ministrem, to ja mówię tylko, żeby tak były zrobione dokumenty, żebym ja nie musiał chodzić się tłumaczyć, jak za tym pieprzony Białystok, bo ja tam pół milimetra nie nabiliłem. To żebyś widział, to pociotek tego. Pociotek ministra tam był, nie mówi. Marka? Tam! Ten zwolniony? Ten zwolniony, czy tam zatrudniony, bo teraz zwolniony, no. W każdym razie to ja tam na, to tam jest idealnie. To, ja się dziwię, że minister to zrobił. Bo po prostu, bo normalnie biorąc, to ja gdybym miał naturę bardziej złośliwą, to mogę wysadzić. Po prostu. No. To że nie, to tak, a to nie. To, a tobie tam masz. Aha! To tak, to masz. A tobie to nie. Rozumiesz, bo ja tam nie widzimy. Pół milimetra złego nie zrobimy. To jego pieprzony pociotek, to nie ja z nim tyle razy rozmawiałem, tylko jak on w ciągu miesięcy 100 razy z ministrem na telefon, na komórkowy, domowy, tu służbowy, stacjonarny. Świtanko? Nie, ten z mojego stołu. On się kontaktuje, to wiesz, to mówić, że to moja broszka. To teraz już się w to nie pieprza. No tak. To a powiedz mi, Władek, jak to jest? Plus, czyli śmietanko ma tu udział jeden. Drugi, bo on uważa, że cała ta spółka, on chce tam się okopać i uwłaszczyć. Tam w tej chwili jest około 80 milionów na koncie. Spółka warta jest około, nie wiem, 150-160 milionów. Spółka, ta nie? To ma być prywatyzowana? On de facto chce tak to prywatyzować, żeby to było nieodwołalnie i wiecznie jego. Czyli każda koncepcja jest dobra, w którym to się staje jego. Własna? Tak. Własność jego? Tak. Na jakiej zasadzie? Skąd weźmie milion, żeby to kupić? Ale to on tak nazywa, żeby to było jego, żeby to nie kupować, żeby nie regalizować. W tej chwili on tu uważa, że to jest jego i tak traktuje. Czyli jak coś, to usługa, faktura, na usługi prawne, na co się stare firm piszą, wszystkie koszty są dozwolone. A ja i tak mocno wraca, nie wiem, z San Francisco jedzie do Meksyku, z Meksyku będzie. Wszystko jest na koszt elewaru, będzie z żoną, będzie z synem, będzie z córką. Żartujesz. Nie żartuję, no. Kurwa. Nie żartuję. Czy nie boi kontroli? Jak? No skąd? No nikt, nie wiem, kogokolwiek tam była, CBA. Nikt za bardzo się tego nie wnika, nikt nam patrzył tylko, czy tu się ustawy kominowej, CBA i tak dalej, ci inni tam się takimi rzeczami tam na dziennej pisali. Po prostu to jest totalnie bezkarne. Ja to trochę próbowałem hamować. To masz pierwszy sygnał. Włos mi dęba staje na głowie. No to mówię ci, że teraz najbliższy wyjazd to będzie chyba z San Diego przez kanał panamski do Miami. Dwa tygodnie. Sam czy z kimś lata? Różnie, po finansach. Często był w składzie delegacji ministra, ale to nie znaczy, że uczestniczył w jakimś punkcie programowym. To znaczy, że był w składzie, a na punkcie mógł przejść, mógł coś robić, mógł coś innego. Także to tak różnie mogło być. Natomiast wszystko idzie
po prostu bezne niczego umiałem. Ja nie jestem zazdrosny, niech pan mu będzie jak chce. Natomiast mówicie, że to była jedna z przyczyn. Druga to jest Czikutowicz. Dobrze ci znajomi grupa z typu Sikora i Zagórska. Tak. Otóż oni wymyślili, ja ci dam jeszcze jedną rzecz. Ja przyszedłem do ciebie, to wziąłem po śpiechu, ale wziąłem parę rzeczy. Oni wymyślili sobie, że te pieniądze, co mają Zagórski w tym, w europejskim tym funduszu, to jest małe. Ja mam w kontrolniku 86 milionów i mieli jeszcze niedawno. Oni to już tylko sami głównie używają. Możesz tą pierwszą stronę sobie. To było sprzed kilku lat, ale to jest wszystko aktualne. Oni sobie te pieniądze głównie używają. Oni sobie wymyślili, że to jest jeszcze mało i trzeba się mieć o pieniądze z dużej pomocy. I złożył, ponieważ ten nie mogli sami złożyć, złożył Sikora. Jako taki, wiesz, jako słup. Są wynajęty przez nich. To ty ci pokażę, zobacz. To już byś wiedział. Minister wypowiadał się łącznie z wypowiedzią gdzie indziej, że on nie ingerował w kadry. A zobacz, powinien, nie kopia. Proszę o rozważenie możliwości. A ja mam kilku takich. O Jezu, znamy, że ja przecież też. No tak, ale ja mam kilka takich anotacji. Ja jeszcze mam dla siebie, ale po prostu niedobrze, żeby mi to... Tak. Pierwszą stronę. Rozumiesz? Tego typu rzeczy, rozumiesz? Ja się tak pamiętam jeszcze pół godziny. To był jakiś czas temu, wiesz? Ale ja sobie to robiłem z porządki i odłożyłem, dlatego że w tym Białostoku to minister mówi, że on nigdy nic nie mówi. No tak to raczej go położysz i... Masz! Więc nie ja jako świadek zeznawałem co innego. Ale o co ta sprawa była w tym sądzie? No zatrudnienie referenta. Który wiesz, był jak podłączony tymi plus, że wiesz, o spotkaniach z ministrem, że wszyscy go popierają i to wynikało, że po prostu, że była naruszona procedura. Nie była naruszona, no ale jak wiesz, jak sam zainteresowany tak powiedział, no to... podał coś do sądu. To tak, no to się tam ta durna tam taka zapisiona, prokuratura i wiedzę za... To jest dwustronnie, tak. Na drugiej stronie to nie wiem, czy to nie jest jakiś gniot. Nie, to jest dla formalności. No. Tak praktycznie powiem, i ten fundusz Sikora użył jako słupa, i ten Sikora jako federacja składa na 6 milionów z funduszy promocji. Pod hasłem na kuchnię polską w czasie euro. Idzie to Czekutowicz, to wiesz, firmuje ministerstwo, no, ale podpisać wniosek to mam ja. Wykładne, znaczy się podpisać wykładne i potwierdzić, że jest to zgodne z ustawą prawidłowe i legalne, tak jak wiesz, tak jest wymóg przy finansach publicznych, nie? No bo ja spojrzałem na to i mówię, no, że to, co oni złożyli, to, co oni najpierw hasła wydali i teraz to, co chcą do wykłady, to jest kompletnie co innego. Więc albo niech to wróci na te komisje zarządzające, albo niech chociaż poprawią czy wyjaśnią cokolwiek, żeby to było nawiązywało do tego, bo oni, ja to wziąłem, bo nie mam tą wodę. Oni sobie wymyślili, na komisjach mówili tak, oni dokładają, czyli ten Zagórski dokłada tyle samo co najmniej, czy co, albo nawet dwa razy tyle, ale co najmniej tyle samo, czy na przykład tu bierze 3 miliony z funduszy, to 3 bierze, daje co najmniej swoich albo więcej, tu będą działania sfinansowane przez niego, tu będą działania sfinansowane z funduszy. Tak te bzdury opowiadał mi ono mocno, większość przyjęła. Większość pod naciskiem, że to Szczykutowi schodzi i tak dalej. Jak przyszło co do czego, to oni się wycofali, że to co oni robią, to kiedy i gdzie nie wiadomo, kiedy, gdzie i co nie wiadomo. Na razie to oni chcą, żebym nie 3, tylko 4 miliony, 4200 to ja wypłacił. Na te działania to oni sobie pozmieniali. Mam wypłacić na oprogramowanie na... Teraz się to szukam, na co oprogramowanie. Na urządzenia mobilne, na druk informatora o hotelach, a jak zapytałem już, jaki klucz wybierania tych hoteli i druk jakiegoś przewodnika gastronomicznego, czyli po restauracjach. I na takie pieniądze, to ja mówię tak, przewodnik po hotelach za Boga się... Pieniądze? Port? O Jezu. Fundusz promocji.
No i to, i, no to jak ja powiedziałem, że na to, to musimy cokolwiek poprawić to, to wyszło wielki szum. To się pokaże. Natomiast stosują różne triki, wiesz, o teraz ta Szczepkowicz jedzie z Różańskim do San Francisco, na niewybraną targu, ale to ja przykładowo wziąłem, mnie zaprosił na, zapraszał kiedyś na, do Chin. To co ja odpisałem. Różański też zaczął kręcić. Nie, ja mu trochę przyhamowałem, więc ja mu hamowałem, ale zobacz, ja mu dziękuję uprzejmie, że ten, że ja nie jadę. Ja mu mówię, że jak bym osobę inną wskazał, to chętnie, tylko nie. Z uwagi na bliski termin wyjazdu i szczupłą wiedzę o programie, występuje prośbę o wskazanie i właściwym przodowaniem innej osoby. Bo jak wiesz, program jest niemędny, to ja nie wiem, nie muszę wysłać innej osoby. I po prostu z takich durnami wyjazdów, to ja się nie chciałem pisać. Byłem parę razy zmienić, jestem zgodny. To przykładowo masz jak mi Borczak, albo w ogóle to dyrektor generalny z Komisji Europejskiej, zapraszam go jako eksperta. To tam jest takie zdanie, że do wybitnych ekspertów nie tam oni. Tylko dziwu nas powołali. Pomyli tam związkowcy. Słuchaj, Sikora, dam ci zaraz Sikorę. Sikorę, kurwa, powiem, to że jestem. Ale słuchaj, połowu zawarty. Jak zapytałem, gdzie będą te działania promocyjne, to mi dalej coś takiego. Farba jakaś, kurwa. Tak, to jest sekretarka? A on jest dyrektorem tam, sekretarka, tak. Oni poinformują, bo ludzie, cały mój, nie było sprzeciwu, oni potem zrezygnowali z tego. Natomiast pokażę ci, co oni chcieli o jego wniosek. I co, i teraz myślisz, że jak ciebie nie ma, to oni przepną to? Nie, tego już nie przepną, bo to już wiesz, upadło, ale inne tego typu będą podejmować. Tak, i to sobie wiesz, ja... Nie, a jakaś kontrola mogłaby tak się tego dochrapać z wniosków i przetrzesać, czy nie? Czy tak, już poptoka? Tak i nie. On chciał zobacz. No. To jest fragment wniosku Sikory. Szczegółowa kalkulacja kosztów. Tak. Bo jego poproszyło się promocji produktu spożywczy w łącznej kwocie 1 700 000 przedstawia się następująco. Druk ulicznego przewodnika po Polsce. 1 000 000 egzemplarzy. Oj kurwa, co drugi Niemiec dostanie? No. Za 1 290 000. 1 000 000 egzemplarzy po złoty 23. Druk księgi kucharskiej 5 000. Komu to potrzebne? Wydarzeń promocyjnych związanych z euro. Koszt druku 152 000. Aplikacje na urządzenia mobilne, wstrzymowały kulinarny, geolokalizacja oraz tworzenie pozycji danych posiadanych składników. Czy komputerowo sobie zupę pomidorową robił? Ale zobacz, pozytywnie tylko zapytanie tak. W związku ze złożonym wnioskiem. Społeczna kampania promocji kuchni polskiej. Proszę o doprecyzowanie poszczególnych działań, wskazanie sposobu, określenie parametrów, określenie zależności. No tak. No bo wiesz, to, że przewodnik drukuje po hotelach, jaki to ma wpływ na promocję mięsa? Tam jest promocja mięsa wieprzowego, promocja mięsa wołowego, tam drobiu i tam jest owoców, warzyw i muszą być działania promujące owoce, warzywa, mięso owcze czy końskie. No, jakie jest przełożenie pomiędzy tymi, jak go zapytam, jaki będzie tylko dobór? I on na to wszystko, ponieważ on nie umiał odpowiedzieć, to na to narobili szum, że ja mi to blokuję. Co więcej, w międzyczasie się okazało, jak oni taki szum zrobili, że to wszystko pod euro i tak dalej, te hasła w tych materiale, że już to pod euro. I ja spotkałem przy innej okazji tego Korzeniewskiego, z tego biegacza, on jest w tej spółce euro. On mówi, co? McDonald's jest wybrany partner, żadnej nazwy, oni mi o tym nie wpuszczą. Oficjalnie nie ostrzegł, mówi, nigdy nie możecie żadnej nazwy użyć na... Tylko McDonald's. Bo McDonald's gastronomicznie może. Jak chcecie coś innego, to trzeba się z UEFA uzgodnić, a z UEFA nie uzgodnisz tak łatwo, bo tam są, wiesz, opłaty, coś. Mówi, nie, no i to nie jest zgodnie, no. Więc mówię, więc oni, jak ja im to powiedziałem, że przecież w ogóle nie róbcie pizzu, bo to na euro nic się nie możemy, no to oni będą w innych miastach robić.
I ja pytam, no to jak? No to mi odpisała. Na terenie całego świata nazwy euro jest zastrzeżona. No. No to mi odpisała gdzie? Farma odpisała, że potem te miejsca wybiorę. No to wiesz, nie dajesz. Tak głupia pizdeczkę. Ale oni sobie pół miliona pisali z tych, co tutaj widziałeś, to dochodzi jeszcze pół miliona na koszty administracyjne ich. Bo te co, łącznie było tam w pierwszej transzy 2-3, oni chcieli jednego 2-3 i w sumie tam dojść do 4 milionów czy do 4 miesięcy chcieli dojść, bo jest to miała tylko pierwsza transza. To tylko pierwsza transza. 500 tysięcy na koszty administracyjne u Sikory. Czyli Sikora za pośrednictwo 500 tysięcy na twoje koszty administracyjne. Bo te działania miały zrobić, finansować ten fundusz. Czyli mało, nie wiem, że ten fundusz, wiesz, nie wiem, że robi dla NIK-u, bo sam w tej kartce, co ci dałem z NIK-u, tam jest, że za jeszcze ministra Brojarka, za WSW, oni się kompletnie, wiesz, po zmianach uniezależnili od, że minister już niewiele może w tym funduszu zrobić. I Balasz zaprosił, żebyś teraz wiedział na to, Balasz zaprosił, dogadać się z Sultanką i z ministrem, i do Rady Fundacji Handlowa, Fundacji i tam siedzi? Tam siedzi Śmiecha. Żeby odbić. I teraz, w konsekwencji... To wiesz, ile on się Rada Nadzorczy? Tego nie wiem. Tego nie wiem. No jest Rada Nadzorczej w Artransie w Łodzi, no bo tam jest. Śmietanko? Śmietanko, tak, w Artransie. We własnej Radzie? Tak. Susi Kulko. No, ale jeszcze trójka jego znajomych. Władek, a jak może być tak, że on jest dalej prezesem Brasko? Już chyba nie jest. No jest, w karę się wczoraj wyjąłem. Ale to wiesz, to może jeszcze nie wykreślone, może to, także to... A to jest, u niego to jest możliwe. No we wszystkich tych trzech spółkach się zasiada w radach nadzorczych Guzowatego i jest prezesem Brasko. No to już, no może już teraz może już nie być. No, teraz już może nie być faktycznie. Może to jest niewykreślone. No ale wiesz, po dwóch tygodniach to już jest nieprawomocne, jak to się mówi. Dwa tygodnie ma spółka na wykreślenie. Nie. A to się ciągnie ile miesięcy? Przecież on jest już kilka lat prezesem Armira, Elbargo, nie? W każdym razie tutaj sobie zrobił z tego Eldorado. I mówię, nie wiem, tam nawet było, ale tu wystąpił przeciwko mnie. Ja bym nawet słowa nie powiedział, dobra, byłem, odchodzę, tylko żeby powiedzieli, dobra. I mamy inną koncepcję, przygotujmy. Ja bym się delikatnie przygotował do tego, czy tam tak, przekazał, przekazał ten. A tak, teraz wchodzi w to Łuszczewski. I zobacz, nie inny dla ludzi zastępca, na przykład z Borak, co związany z NWU i prawnik i tak dalej. Tylko Łuszczewski. Średnie wykształcenie. I sprzedałaś kartę. Tak, no i natychmiast. Wiesz, jakie są zarzuty? No bo ten minister niektóry powiedział, a no nie najlepiej premier rozdzielał. No teraz to on skorygował, oczywiście. Wójciak, Kabaciński, Mielniczuk, ci dostali raptem w górę. Czyli SKL, no to kurde, o co chodzi? SKL wcisnął tutaj do Warszawy, do centrali, z 10 co najmniej osób na stanowiska dość takie, co nic nie robią. Siedzą tacy i nic nie robią. I mam wielu w terenie wicedyrektorów. No to niby poszło, że Platforma, a to właściwie była nie Platforma, tylko w kilku wyznaczach to są spisy. Bo SKS jest, wiesz jak stało. Zagórski jest z spisu, Obsiłka z list PJL-u, a niektórzy z list Platformy. Więc oni no, po wszystkich możliwych opcjach. I teraz niektórzy z wciśniętych do agencji to są z spisu, nawet nie z PJL-u. Co Marek nie robi na to? Nie, no to popieram, tak każe robić. Tak każe robić. No to żebyś wiedział, no to, no to przecież na Mielniczuka zatrudniony, że to na jego polecenie po prostu. A teraz on awansuje, no bo wiesz, bo to jest tak, żebyś wiedział. A Łuszczewski ze Śmietanką robią wspólne interesy. No to teraz Łuszczewski jest bardzo wygodny dla... Bo na przykład kupuje z działki od niego, sobie tam razem coś handlują. Mnie kiedyś tam namawiali na jakieś tańsze samochody, bo on mówi, że Polmot, który dostarcza samochody do Arimru, że to będzie, wiesz, że dzieci Śmietanku mają super tanie samochody. Jakbym ja potrzebował, to sobie można, wiesz, super panią, tam dadzą użyczenia, albo coś.
Ja mówię, ale to właśnie nie potrzebuję. Ja będę potrzebował taką szansę. Jakoś sobie poradzę. Więc ja wolę przejrzyste układy. Kurde, pracowałem już kilkadziesiąt lat. Nigdy się ze mną sobot nie ciągnął. Nie ciągnął się, bo gdzie nie byłem, a robiłem trudne. Czy ten agent kiedyś robiąc, czy całą spółkę wbrew wielu innym tworząc, to już widzieli, że nie powstanie. Kurde, ja tę determinację stworzyłem. Łącznie z Ostrowską, która to wiesz, taśmarki ministrem, który to wiesz, odpóźniany, dwa lata, nie ma środków, nie ma niczego, nie ma rozporządzenia, kurwa, niczego nie ma. Po prostu, jak dało to się zrobić? I Marek z tobą nie rozmawiał? Nie. Dnia. I wiesz, nie mówię po rozmowie? Nie. Zapraszam, nie, ja przed świętami tam poszedłem kurtuazyjnie, z trudem się dobiłem, to nie ten, ale jakoś na chwilę znalazłem tu przed świętami jakieś tam życzenia, coś tam takie, wiesz, gadżety, jak to wszystko, no tak jak na święta, jak, jak wypada, żeby było to zrobione. Poszedłem, no i czasu tak za bardzo nie miał, no i tam był jeszcze do Białystoku, miałem, a coś mówię, no to jak teraz nie ma czasu, to może po świętach, ja co przyjdę, no to może po świętach. Dzwonię po świętach, nie ma potrzeby, nie ma możliwości, tak mi odpowiada ta jego z gabinetu. Jak nie mam potrzeby, nie możliwości, no to nie, no to czekam, to kolejnego dnia po świętach zapraszam. No ten już pojechał, no to ja przyjechałem sam i po prostu w tej sekretarce stoi tak, kobieta, to zdjęcia z fotografem. No i ten minister wychodzi, pełen uśmiechnięty, zaprasza, no to ja wchodzę. No to, bo tamten, bo on był wcześniej, wyszedł i niby ze mną... Uszczewski, tak? Tak, tak. Już dostał nominację. Nie, no niby nie dostał, nie dostał po mnie, ale było tak, że on wcześniej rozmawiał. A ja no nie rozmawiam, bo jak ja wszedłem, to już Uszczewski jest, nie? No to... to minister uszczewski mówi, no rok się kończy, tak, i Radowski mówi, rok się kończy, czas podsumowań. Bardzo proszę, premier podjął decyzję, dziękuję za współpracę. No to ja w miarę to też w ogóle. Ja się zaskoczył dokładnie. No to ja mówię, no to cóż, mówię, zaskoczony jestem, no cóż, ale tu przyjdę po zobaczyć, nie będę dyskutował. Mówię, po prostu. Uszczewski siedzi. Siedzi, tak. No to ja mówię, no to ja też dziękuję, za ten. I nawet nie prosiłem o ten jeden dzień, bo ten jeden dzień to oznaczał rok czasu, zmianę roku. W CV idziesz na początku roku. Ten jeden dzień oznaczał zmianę roku. Ale i to nie mówiłem, że cię strasznie kolidowało z tym wysokim, że ludzie zaraz kojarzą i tak dalej. I ja się tłumaczę z tego. Ale już byłem tak ambitny, mówię, dobrze, o pan patrzył, że od pisał wszystko tam, nie wiem, na godzinę trzeba, datę, co tam trzeba. Podpisałem i się mówię, no to czy zdjęcie chcę? Ja mówię, no to już następco. No to więc ja wyszedłem. Zdjęcie. To wszystko, Tak. Dlatego za sposób. To takie chamstwo, dlatego że ja tak dużo zrobiłem, tyle się angażowałem i naprawdę mówić, że osiągnąłem dużo, to w ten sposób mnie potraktować. A, pół zdania bym powiedział, ale przy uczestnik, że oczywiście mogę wrócić do resortu, bo ja mam urlop bezpłatny w ministerstwie, na czas to nie ja. Z tej funkcji dyrektora. Z wicedyrektora, bo ja akurat miałem dyrektora, potem połączyłem, byłem wicedyrektorem. Ale też widzę, że przytrzymałem nawet najgorsze czasy przytrzymałem. Bo tam coś ktoś musiał robić, więc nie za wysoko. No to wicedyrektor, radca ministra. Taką funkcję miałem ostatnio. I że na tą funkcję mogę wrócić. No to wiesz, tak, coś, to ja wiem, że mogę wrócić, bo to ustawa. Przepis. No to mówię, no to dziękuję, zobaczę, nie wiem. Ile masz 3 miesiące? No, do marca. Ludzie, którzy znają dzisiaj rolnictwo i znają to unijne sprawy. Przepani na Solec 18 przez 20 na szlaban chciałem prosić za 10 minut. Gotówka Serafin, tak. Dziękuję. Muszę zrobić taksówkę, jadę do Sejmu, bo jest. A ty do Sejmu? To ja do Sejmu jadę. Tak? No, pociągam. No to już się odwołuje. Nie spytałem cię. To już odwołuję, tak. To chyba w kobiet robię. Tak, robię. No, Władek. To trzeba. Ja dzwoniłem do tego, ale nie, to prośba tutaj, żeby ja nie wyszedł jakiegoś. Nie, ja po prostu dzisiaj będę wiedział się zachować do niektórych ludzi. No co ty? Po prostu. Powiedziałeś mi bardzo dużo. Ja nie zrobiłem pół milimetra więcej. Po prostu w skali Unii ja mam takie oceny za różne działania. Powiedzmy, nie wiem, czy tam ta agencja powstanie, ale w ogóle głosu nie zabiorą. Więc ja nie zapowiadam. Dużo ani chciałem odmówić na nazwisko Serafin, bo już. Tak, po koleżanka mnie już zawiezie. No, dobra.
Dziękuję. Dziękuję. Proszę mi wybaczyć, już sekundę, ja widzę sobie herbatkę, ja tylko z Maltą wspomnę. Dyskretnie skorzystuj, trochę podpytuj trochę, żebyś wiedział, że pół milimetra nigdzie źle nie zrobiłem. Okej, dobrze, ja się nie bronię, ja mówię, po prostu jest w tej chwili na polski coś dla jest kompos. Ja nie wiem, czy nie złożyć. Wiem, że mi ten sens nie będzie popierał, ale już mam, tak? Może po prostu. Ja w ogóle Bartkowi to zasygnalizuję. Bo wiesz, to jest... Wiesz, ja w ogóle Bartkowi to zasygnalizuję.